Chciałem bardzo, bardzo serdecznie, gorąco wszystkich powitać na stacji uwzględniania wody w miejscowości Łąka Górna, a to jest przysiółek pod Kosówką. To wszystko, to myślenie o budowie tej stacji uwzględniania wody pojawiło się wtedy, kiedy w latach, kiedy mieliśmy bardzo duże susze, pojawiły się braki wody na terenie w ogóle gminy, a ujęcie wody, które było tutaj w Łące Górnej, nie spełniało wymogów i warunków. Czyli nałożyły się praktycznie dwie sprawy. Pierwsza sprawa, zwiększenie wydajności poboru wody, a druga sprawa to jakość wody. I to nas jak gdyby zmobilizowało do podjęcia określonych propozycji dla Rady Gminy, która to zaakceptowała nasze wnioski. Sama wieś Łąka Górna, Rzegocina, część Rozdziela i nawet część Bytomska i Łąki Górnej i Bełdna będą mogły być zaopatrywane w wodę z tego ujęcia wody. Dlatego wam serdecznie dziękuję, żeście przyjęli zaproszenie na dzisiejszą skromną uroczystość, która polegać będzie na wystąpieniach, jak również na poświęceniu tego skromnego obiektu. Budowa tej inwestycji miała dwa etapy. Pierwszy etap to była budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bytomsku i w Rzegocinie. Chcę powiedzieć, że łącznie w tym pierwszym etapie wykonaliśmy 5600 metrów sieci kanalizacyjnej i 5300 metrów sieci wodociągowej. Ta sieć wodociągowa dotyczyła Rzegociny i Bytomska, a kanalizacja Łąki Górnej i Rzegociny. I to nas kosztowało 2 319 tysięcy. To był pierwszy etap wniosku, który został złożony do pana marszałka województwa małopolskiego. Natomiast jeśli chodzi o to przedsięwzięcie, przy którym tu jesteśmy dzisiaj, to chcę państwu przybliżyć niektóre dane. Oczywiście wydajność tego ujęcia wody to jest 700 metrów sześciennych na dobę. I wartość tego przedsięwzięcia wynosiła 3 139 tysięcy. Dotacja z programu rozwoju obszarów wiejskich to było 1 200 tysięcy złotych. Pozostałe pieniądze, pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 100 tysięcy, która jest umarzalna w 45% po spłacie 50% całego kapitału. No i oczywiście środki własne, w tym to był kredyt, 780 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, projektantem tego przedsięwzięcia, nie ma go jeszcze do tej pory, nie wiem co się wydarzyło, jest pan Marek Matyjewicz z firmy ProInmat z Tarnowa, który przygotował tą całą dokumentację. Generalnym wykonawcą to jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe i Mieszkaniowe Dróg Bud Jan Kosiba i Instal Bud Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk zamieszkali w Łapanowie. Podwykonawcą w zakresie elektroniki sterowania była firma DAMI pana doktora Michała Kalisza z Wrocławia. A inspektorem, dobrym inspektorem nadzoru jest pan, obecny tutaj pan Jacek Krawczyk, który jest mieszkaniec również Łąki Górnej, któremu wiele zawdzięczam przy przygotowywaniu tejże wspólnej inwestycji, przy pomysłach, tak podobnie jak i wykonawcy i wielu, wielu innych. Szanowni Państwo, przywitałem, mniej więcej przedstawiłem, jak ma się to ujęcie wody w stosunku do naszych zadań, tych zakresu programu rozwoju obszarów wiejskich i potrzeb na przyszłość. Myślę, że bardziej dokładnie i bardziej charakteryzuje całą technologię obecny tutaj pan doktor Kalisz, który chciałem bardzo serdecznie poprosić o parę słów. Dzień dobry Państwu. Woda, tak jak pan wójt powiedział, pobierana jest z tego potoku, który jest za państwem,
przez odpowiedni system rusztów umieszczonych pod dnem i przykrytym odpowiednim zestawem, że tak powiem, odpowiednio ułożonych i dobranych żwirów i piasków. I ta woda spływa do tego zbiornika, który jest za nami, wyposażonego w odpowiedni układ zaworów sterowanych z centralnej sterowni i następnie przepływa do studni grawitacyjnie pod własnym po prostu ciężarem. Tam jest zbierana i następnie w momencie, kiedy dostanie odpowiedni sygnał ze zbiornika pośredniego, przepompowywana jest do tego zbiornika, będąc po drodze poddawana zabiegom technologicznym. Dodawane są odpowiednie środki, które są koagulantami na bazie związków żelazowych lub związków na bazie glinu i woda jest napowietrzana w celu utlenienia związków żelaza, które zawsze znajdują się zarówno w wodach pobieranych z potoków, jak i w wodach pobieranych z gruntu, spod powierzchni ziemi. Po odpowiednim skorygowaniu pH i natlenieniu woda przetrzymywana jest w zbiorniku pośrednim, gdzie następuje wstępne wytrącenie utlenionych związków żelaza i w momencie, kiedy centralny sterownik dostanie sygnał ze zbiornika wody czystej, które znajduje się na górze, że należy uzupełnić zapas wody znajdujący się w tym zbiorniku i rozbierany przez sieć wodociągową, włączane są pompy główne, które przetłaczają tą wodę wstępnie podczyszczoną w zbiorniku pośrednim poprzez zestaw filtrów i kierowane są rurociągiem do zbiornika na górze, gdzie woda czeka na rozbiór. Po zanieczyszczeniu się warstwy filtracyjnej piasków w filtrach, też poprzez odpowiedni dobór urządzeń dostajemy informację, że filtry należy oczyścić. Zarówno filtr na ujęciu, jak i filtry drugiego stopnia czyszczące wodę do zbiornika wody czystej. Istnieje zestaw pomp, które też są w cyklu automatycznym uruchamiane, filtry są płukane. Odbywa się to najczęściej w nocy pomiędzy godziną drugą a trzecią. Tak to jest ustawione, bo wtedy jest najmniejszy rozbiór. W tym przypadku tutaj to nie jest aż tak szczególnie uzasadnione, ale ze względu na po prostu przyjęte zwyczaje, tak żeśmy to tutaj ustawili. Można to skorygować, ustawić inaczej. Po oczyszczeniu tych filtrów włączany jest dalszy etap oczekiwania po prostu na sygnał, że do zbiornika trzeba dopompować wodę i cały cykl rozpoczyna się od nowa. Cały obiekt wyposażony jest w system telewizyjnego nadzoru i rejestracji po prostu danych. To jest archiwizowane przez okres minimum 30 dni. Również stacja jest wyposażona w system nadzoru dostępu i system powiadamiania poprzez łącze GPS na wybrany telefon komórkowy i na komputer, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Wszystkie procesy są monitorowane i wszystkie przebiegi, takie jak ilość wody pobieranej, ilość wody znajdującej się w zbiornikach, parametry fizykochemiczne wody mierzone są archiwizowane i możliwe do podejrzenia na komputerze znajdującym się tutaj na stacji. No to tyle może tytułem wstępu. Jeżeli będą jakieś pytania, chętnie Państwu powiem więcej i bardziej szczegółowo. Mogę jeszcze dodać, że cała instalacja wykonana jest w stali klasy odpornej, odpornej na działanie środowiska wodnego, jak i również warunków atmosferycznych. Także praktycznie przy niewielkich zabiegach konserwacyjnych i odpowiedniej pielęgnacji instalacja jest po prostu niezniszczalna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że po tych informacjach ta informacja przybliżyła nam technologię oczyszczania wody i przekazywania mieszkańcom wody zdatnej do picia, która spełnia
nowe wymagania, które przedłożył nam i wymaga od nas sanepid w ramach swoich ustaw. Myślę, że ten cel żeśmy osiągnęli. Powiem jeszcze Państwu to, co chcę powiedzieć, że ilość tej wody, wydajność tego ujęcia zabezpieczy naszą gminę na kolejne, myślę, 20 lat, nie mylę się. Dbając również o dobrą jakość wody i dobre ujęcie w Żegocinie, jak również w Bełdnie, bo to są trzy ujęcia, które zaopatrują gminę wodę. Według informacji, które uzyskałem w wywiadowni z geologii Kraków, to chcę Państwu powiedzieć, że Żegocina jest pustynią. Kiedy my mówimy o przyszłości, o rozwoju tego środowiska, to ten temat, podjęcie tego działania było celowe i uzasadnione. Pewno bym już nie chciał zabierać głosu, nim przekażę głos dyrektorowi Dudziakowi i księdzu proboszczowi przed przecięciem stęgi po święceniu. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować szczególnie Radzie Gminy, panu przewodniczącemu za środki, które przeznaczyli. Chciałem serdecznie podziękować wykonawcy, panu Kosibie, jego konsorcjum za dobrą robotę. Chcę gorąco podziękować służbom powiatowym, które przybyły do nas i nadzorowały to przedsięwzięcie. Chcę gorąco podziękować panu inspektorowi nadzoru, który na bieżąco wspólnie ze mną, wspólnie z moimi służbami, wspólnie z panem dyrektorem Dudziakiem rozwiązywali problemy, które się tutaj na tym ujęciu pojawiły. Wszystkim za wszystko gorąco dziękuję. Jednocześnie chcę prosić dyrektora Dudziaka wraz ze swoimi pracownikami, żeby dbali o ten obiekt, który dzisiaj przekazujemy, żeby go pilnowali, żeby doglądali, żeby ta woda, która jest źródłem życia, była dla naszych mieszkańców jak najlepsza. To jest nasz główny cel. Szanowny dyrektorze, oddaję Ci głos. Ja bym już nie chciał tego przemawiać, ale chciałbym, aby to ujęcie spowodowało, że osoby, które piją wodę, traktowały wodę z kranu jako zdatną do picia bez gotowania. Ponieważ znajdujemy się w gronie państw, niewielu państw, gdzie u nas się uznaje, że woda z kranu nie jest zdatna do picia, co nie jest prawdą. Takie ujęcia jak tutaj, nowoczesne, powodują, że tą wodę można pić prosto z kranu. Ja mam takie doświadczenia, że przyjechali znajomi z zachodu, to dzieci powiedziały, że woda z butelek to nie jest woda do picia, to jest napój. Do picia to jest woda z kranu. U nas jest przyjęte, że niestety tej wody się nie pije, pije się ją w postaci herbaty. Ujęcie to wykonane w stali nierdzewnej powinno zapewnić już taki komfort picia tej wody bezpośrednio, jakby żywej wody, bez udziału jakiegoś dużego uzdatniania, natomiast ona ma spełniać wszystkie wymagania, które narzucają nam przepisy. Jest także przygotowany fundament, który tutaj widzimy, on nie stoi tu na darmo. Była przymiarka, że będzie urządzenie ActiFlow, które jeszcze będzie podwyższać standardy. Natomiast na dzień dzisiejszy filtry pośpieszne są wystarczające, aby uzyskać tą mętność 1. Gdyby się pojawiła konieczność jeszcze niżej obniżyć te wskaźniki, bo ponoć są takie przymiarki, to wówczas to ActiFlow by było niezbędne, żeby uzyskać tą jakość. Ale to, co wójt powiedział, te 20 lat, myślę, to jeszcze tyle, czyli to nasze pokolenie powinno to ujęcie bez remontu utrzymać w ładnym wyglądzie i w sprawności. Zapraszam teraz do przecięcia wstęgi. Proponuję, aby wystąpił pan gospodarz wójt jako inwestor, wykonawca pan Kosiba, inspektor. Szkoda, że nie ma jeszcze projektanta, z którym żeśmy dużo pracowali nad tym, aby to ujęcie wyglądało tak, jak wygląda na dzień dzisiejszy. Zapraszam do przecięcia wstęgi.
Jezu nasz Boże, Ty powiedziałeś, że cokolwiek czynicie na Bożą chwałę, czyńcie. Jako lud wierzący rozmawiamy z Tobą na modlitwie, na mszy świętej. Prosimy, abyś naszej pracy również błogosławił. Prosimy, abyś przymnożył nam mądrości, rozsądku, aby nasza praca służyła dobru ludzkiemu i zawsze łączyła, a nie dzieliła. Panie Boże, jednym z darów, które otrzymaliśmy od Ciebie, a który jest nam potrzebny do podtrzymywania życia i całej przyrody, jest woda. Woda obok pokarmu jest niezbędnym środkiem, aby na globie ziemskim mogło funkcjonować życie. Gdzieś w tym miejscu najpierw dziękujemy za zdroje wód. Dziękujemy za geniusz umysłu ludzkiego, który różnymi sposobami techniki tę wodę wydobywa ze źródła i ujarzmia i rozprowadza do naszych domostw. Dziękujemy Ci dziś za mądrego, rozsądnego gospodarza naszej gminy, który szuka i znajduje środki na sfinansowanie tej inwestycji. Dziękujemy Ci, Boże, za tych, którzy ujęli tę inwestycję w plany. Dziękujemy za wspaniałych, solidnych wykonawców, którzy fachowym kunsztem wykonali kiedyś wodociągowanie wsi. Dziękuję Ci za tych, którzy tutaj w tym miejscu pracują. Błogosławiąc kolejne ludzkie dokonania, stacje uzdatniania wody, prosimy Cię, Gospodarzu Świata, aby nigdy nie brakło nam napoju i jedzenia. Spraw, Panie, aby jedzenie i napoje łączyły ludzi, a nigdy nie dzieliły. Niech się tak dzieje przez Chrystusa, Pana naszego. Przebieg, jak pompy pompują, wydajności tych pomp. Tutaj widać na przykład, że jest pusto w zbiorniku, pokazuje, że jest jakiś problem. Tu pokazuje, że jest 4 metry w zbiorniku. Pokazuje, czy pompy chodzą, akurat wszystkie pompy są chyba z tego, co patrzę, powyłączane. Także bardzo ładnie to wszystko zaskoczyło. Z tej strony jest ten nadzór wizyjny. Jest szafa sterująca główna, gdzie prąd przychodzi, oraz do kamer zapis, obraz z kamer. Poza tym ta szafa łączy się też z agregatem prądotwórczym, który stoi na zewnątrz. Agregat reaguje w ciągu 10 sekund. Jeżeli nie ma prądu, sam się uruchamia, sam załącza urządzenia i potem sam się wyłącza w momencie, kiedy jest zasilanie z sieci. Z czystej takiej na razie teraz dzień nie jeździmy. Z czystej takiej potrzeby nauki nawet jakoś. To w formie SMS-u i w formie nadzoru komputerze.